Szanowni Państwo, samolot bezzałogowy Nord powstał z wykorzystaniem algorytmów optymalizacji multidyscyplinarnej opracowanych na Politechnice Warszawskiej. Głównym celem optymalizacji było uzyskanie nieprzeciętnych charakterystyk pilotażowych samolotu, w tym stateczności dynamicznej, która no, nie jest prosta do uzyskania dla niekonwencjonalnych układów aerodynamicznych, takich jak latające skrzydła. Ponadto samolot bezzałogowy Nord badany był w tunelach aerodynamicznych oraz testowany w badaniach w locie. Wyniki z tych badań potwierdziły dokładnie to, co zostało opracowane w ramach projektu. Wersje rozwojowe samolotu są modułowe. W związku z tym można je wyposażyć w różne rodzaje napędów. Jest to napęd hybrydowy elektryczno-spalinowy, napęd spalinowy oraz napęd odrzutowy. Wersja rozwojowa jest również znacznie większa, mniej więcej 2 razy większa od tego, co Państwo tu widzą. Docelowo planujemy również przelot nad akwenem Morza Bałtyckiego w celu potwierdzenia doskonałych właściwości użytkowych tego samolotu. Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę, poszukujemy inwestorów, którzy chcieliby wdrożyć nasze projekty, rozwijać i kontynuować z nami współpracę. Nasz zespół stanowi około 10 osób. W związku z tym, że jesteśmy na Politechnice, mamy unikatowe możliwości doboru kolejnych członków, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach, również z innych wydziałów. Nasz zespół konstrukcyjny specjalizuje się w różnych rodzajach analiz dotyczących lotnictwa i kosmonautyki, takich jak analizy numeryczne MES, jak obliczenia przepływowe. Również wspomagamy się oprogramowaniem CAD-owskim. Historia naszego zespołu jest już bardzo długa, mamy wieloletnie doświadczenie. Pierwsze konstrukcje sięgają programu ULS, ultralekkich szybowców, które trwały przez kilkanaście lat, a wynikiem tego programu są konstrukcje takie jak PW6 czy PW5, szybowiec klasy światowej, dopuszczony do zawodów międzynarodowych. Z nowszych konstrukcji, na przykład następcą tych szybowców jest motoszybowiec AOS o napędzie elektrycznym. Mamy również duże portfolio samolotów bezzałogowych, takich jak samolot Samonit czy demonstrator Nakri, który był realizowany w ramach projektu europejskiego w konsorcjum z Airbusem. Jesteśmy otwarci na szeroko pojętą współpracę z przemysłem oraz z innymi partnerami. Chętnie będziemy uczestniczyć w różnych projektach, w ramach których zrealizujemy zlecenia, które będą mogły być następnie wdrożone do przemysłu. Mogą być to zarówno komponenty lotnicze, bądź też całe konstrukcje opracowane we współpracy z inwestorem.